Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Kim jesteś? Jakie wartości wyznajesz? Co dla Ciebie jest dobre, a co złe? Dlaczego nigdy nie zachowałbyś się w ten sposób? Dlaczego chcesz oceniać? Czym się kierujesz przy wyborach? Co jest dla Ciebie ważne? Jak daleko byś się posunął? Czy masz kręgosłup moralny? Co wyniosłeś z domu? Czy wszystko skopiowałeś? Czy jednak ustalasz swoje własne zasady? A może buntowałeś się przeciw nim, a teraz i tak je powielasz? Co powoduje, że wiesz, czego chcesz? Jakie życie chcesz prowadzić? Dokąd zmierzasz? Chcesz osiągnąć w życiu sukces, jakikolwiek, to jasne. Ale czy wiesz, jak tego dokonać? Czy masz określony zestaw wartości, który cię do tego celu zbliża? Jaka jest hierarchia twoich wartości? Które są dla ciebie najważniejsze? Każdy człowiek dla swojego normalnego i zdrowego funkcjonowania powinien posługiwać się takim zbiorem zasad zwanych wartościami. To one kierują naszym zachowaniem i są podstawą podejmowanych przez nas decyzji. Potrafią zarówno motywować do działania, jak i działać jak hamulec w realizacji celów. Wartości potrafią być źródłem bardzo silnych emocji. Konflikt na ich tle jest często uznawany za niemożliwy do rozwiązania. Określają, kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi. Oznaczają, że coś jest dla nas cenne, stanowią dla nas wyznacznik, jak należy postępować, a jak nie. Wartości odnoszą się do osób, rzeczy, idei, sytuacji, zjawisk czy właściwości. Geneza wartości pochodzi od słowa valere i oznacza mieć znaczenie. Pierwszym i najważniejszym źródłem wartości jest dla nas dom rodzinny. To tu tworzymy nasz własny system wartości, przejmując je od rodziców, ale i na podstawie obserwacji tego, co się wokół nas dzieje, tworzymy własne wartości. Często pierwszymi nauczycielami w życiu wartości każdego z nas są rodzice oraz dziadkowie. To w rodzinnym domu dowiadujemy się, co jest dla nas ważne i dla naszej rodziny. W wielu rodzinach nadrzędną wartością jest szczęście, miłość, wzajemne zaufanie czy tradycja. Ale są też takie domy, w których stawia się na niezależność, samorozwój czy poczucie własnej wolności. Każda rodzina może mieć inne wartości, ale i każdy człowiek będzie miał inny system swoich wartości. A jakie są Twoje wartości? Co dla Ciebie ma znaczenie? Jeśli poznasz swoje największe wartości, będziesz miał możliwość robienia w życiu tego, co da Ci radość, szczęście i ogromną satysfakcję. Dzięki nim wyznaczysz sobie kierunek, w którym będziesz mógł podążać. Postawione cele będziesz realizował w pełni, bez wysiłki, gdyż będą one zgodne z Tobą. Wartości zmieniają się w naszym życiu, bo przecież i nasze życie ewoluuje. Ale te nadrzędne zawsze pozostaną niezmienne. A jakie są te wartości? Jest ich cała masa, a różni naukowcy prześcigają się w ich kategoryzowaniu. Znaleźć można podział wartości na przykład według Maxa Schellera na zmysłowe, witalne, religijne i duchowe, ale można też znaleźć inny podział, który na przykład mi bardzo odpowiada. Wartości społeczne, takie jak człowiek, rodzina. Wartości ekonomiczne, jak praca, dostatek, bogactwo. Wartości etyczne, jak dom, dobro, prawda. Wartości polityczne, jak wolność czy pokój. Wartości estetyczne, takie jak piękno. Wartości zachowawcze, takie jak zdrowie czy życie. Wartości emocjonalne, takie jak sympatia czy miłość. I wartości materialne, takie jak pieniądze czy po prostu stabilizacja finansowa. Zatem do dzieła. Jeśli jeszcze nigdy wcześniej nie ustalałeś swoich wartości, zrób to teraz. Oto lista przykładowych wartości. Proszę Cię, abyś teraz zastanowił się i wybrał z tej listy 10 najważniejszych dla Ciebie wartości. Wybierz te, które są Tobie absolutnie najbliższe. Poświęć na to ćwiczenie absolutnie tyle czasu, ile potrzebujesz. Możesz po prostu zatrzymać filmik. Nie spiesz się. Spokojnie zastanów się, co wybrać. Ten wybór będzie miał później dla Ciebie wielkie znaczenie, dlatego wybieraj powoli. Wybrane wartości zapisz na kartce papieru. A teraz, gdy masz już ich 10, możesz pomyśleć i usunąć z tej listy jeszcze 5 wartości tak, aby zostało ich tylko 5. Gdy już masz listę swoich 5 wartości, nadaj im numery od 1 do 5,
gdzie 1 oznaczać będzie absolutnie najważniejszą dla Ciebie wartość w życiu, 2 wartość ogromnie ważną, 3 troszkę mniej i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób ustalisz hierarchię swoich wartości. Również rób to powoli i dokładnie. Masz to? Przepisz je teraz wszystkie na nową kartkę, wypisując w kolejności od najważniejszej. Zachowaj tę kartkę i spoglądaj na nią zawsze wtedy, gdy pogubisz się w życiu. A i najważniejsze, zapisz na tej kartce datę, bo za 5 lat może okazać się, że Twoja hierarchia wartości nieco się zmieni. Bo przecież i Ty cały czas się zmieniasz. Mam nadzieję, że podobało Ci się dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejną środę.